No wrażenie jak najbardziej pozytywne. Mieliście tu już kawał historii, to już 50 lat, więc na pewno dla nas, dla zawodników, szczególnie dla mnie z regionu dolnośląskiego, bo jestem stąd niedaleko, więc fajnie to zobaczyć, jak to wyglądało kiedyś, jak jest teraz, zobaczyć stary stadion, jak jest teraz nowy stadion. Wrażenia naprawdę robią i jak najbardziej pozytywne. Dzisiaj nietypowo czas spędzacie po treningu, odwiedziny Muzeum Miedzi w Legnicy. Tak, może nietypowo, ale zawsze fajnie, że możemy razem spędzić czas, jakoś się integrować i zobaczyć tą dobrze przygotowaną wystawę. Cieszę się, że miedź trafiła do Muzeum Miedzi na naszą wystawę. Zawodnicy mają okazję zapoznać się z historią klubu, który obecnie reprezentują, z jego sukcesami. Gdzieś tutaj widzę, bardzo, bardzo emocjonalnie podchodzą do niektórych zdjęć, obiektów. No to cieszy się, że cieszy mnie to, że też identyfikują się z tą przeszłością. Na pewno bardzo dużo się różni i cała infrastruktura, czy cała organizacja zespołu, tej drużyny, całego klubu, więc też warto zobaczyć, jak to kiedyś było. Wy teraz popracujecie, żeby na kolejną wystawę z kolejnej rocznicy dołożyć parę pucharów. No chyba o to w tym chodzi, prawda? Żeby ten klub dalej rósł, żeby na następną jakąś rocznicę Małą Miedzi jakieś trofea doszły. Tego życzyłbym przede wszystkim klubowi, bo o to się gra, o to się walczy, żeby te muzeum, aby te trofea były jak najwięcej. Więc na pewno się postaramy.